Witajcie kochani w pierwszym odcinku z serii na temat Nikoli Tesli i magii liczb 369, serii, którą obiecałam Wam tak dawno temu, że większość z Was już pewnie w ogóle zapomniała, że taką serię Wam obiecałam, ale ja pamiętam. Pamiętam i postanowiłam ją wreszcie zrealizować. Dzisiejszy odcinek jest właściwie takim odcinkiem zero. Kolejny odcinek dopiero będzie odcinkiem pierwszym i wtedy ruszamy z grubej rury. Dzisiaj przypomnimy sobie tylko, dlaczego te liczby 3, 6, 9 są dla nas tak ważne i dlaczego były tak ważne dla Nikoli Tesli. Dobra, to ja już nie przedłużam i jedziemy z koksem, tak? Życie Nikoli Tesli obrosło w naprawdę, ale to naprawdę wiele legend. W tej chwili to już trudno w ogóle powiedzieć, co było legendą, a co było prawdą. Jedna z tych legend właśnie głosi, że niedoszły kapłan, bo nie wiem, czy wiecie, ale Tesla miał być księdzem, i wielki badacz elektryczności. Narodził się 10 lipca 1856 roku wśród grzmotów, piorunów i błysków, błyskawic, wiem, taka tautologia trochę wyszła. Burza była rzekomo tak ogromna i tak okrutna, że zabobonna położna, która odbierała poród, miała powiedzieć matce Tesli, że z powodu tej nieprzyjemnej pogody, która towarzyszyła jego narodzinom, że Tesla będzie dzieckiem ciemności. A matka Tesli miała jej odpowiedzieć, że wcale, że nie, Tesla będzie dzieckiem światła. Inna legenda głosi, że dorosły już Nikola Tesla był sprawcą trzęsień ziemi na Alasce we wrześniu 1899 roku i że te trzęsienia ziemi miały mieć miejsce kolejno 3 września 1899, następne 6 września 1899 i ostatnie 9 września 1899 roku, tak? I to właśnie po tych wydarzeniach rzekomo Tesla miał nabrać przekonania co do niezwykłości liczb 3, 6, 9. I wtedy też miał wygłosić właśnie swoją słynną sentencję, nad którą trapią się już kolejne pokolenia, że gdybyś tylko znał doniosłość cyfr 3, 6 i 9, miałbyś klucz do wszechświata. Sam Tesla przyznał się do wywołania trzęsienia ziemi, ale w nieco innym czasie i w nieco innym miejscu, bo miało to być na Manhattanie i jednym z takich najbardziej niesławnych wynalazków Tesli była jego rzekoma maszyna do wywoływania trzęsień ziemi, o której mówił w wywiadzie w New York World Telegram w 1935 roku i wtedy też Tesla miał twierdzić, że jego urządzenie mieści się w kieszeni płaszcza i że kiedyś wywołał takie trzęsienie ziemi, wielkie trzęsienie ziemi w Nowym Jorku i zaraz po tym w jego laboratorium oczywiście pojawiła się żądająca wyjaśnień policja. Nikola Tesla powiedział, że tajemnica wszechświata tkwi w cyfrach 3, 6 i 9. I nie jest sekretem, że sam Tesla miał na punkcie tych liczb obsesję. Z niewiadomych przyczyn kierował on się w życiu właśnie liczbami podzielnymi przez 3. Na przykład, kiedy zatrzymywał się w pokoju hotelowym, to zamawiał sobie 18 ręczników, albo zatrzymywał się tylko i wyłącznie na piętrach, albo w pokojach, których numery były podzielne przez 3. Przed wejściem do każdego budynku okrążał go 3-krotnie. Niektórzy uważają, że Tesla jako autystyk cierpiał na różnego rodzaju takie natręctwa liczbowe i że w jego słowach nie należy się doszukiwać niczego poważnego, jakiegoś większego sensu czy znaczenia. A jednak, jest małe jednak, bo na trójce opiera się kluczowa symbolika bardzo wielu systemów religijnych i kulturowych.
Symbolizuje ona między innymi Boga i świętość, harmonię i obfitość, doskonałość, wzrost i rozwój, szczęście i świadomość, ład i kosmos, a także czas. Bo mamy przecież trzy czasy, tak? Takie umowne oczywiście. Mamy czas przeszły, mamy czas teraźniejszy i mamy czas przyszły. Mamy również różne aspekty naszego życia. Mamy życie duchowe, mamy życie fizyczne i mamy nasze życie umysłowe, intelektualne. Mamy też trzy etapy ludzkiego życia, tak? Czyli młodość, dojrzałość i starość. Dla Pitagorejczyków trójka była cyfrą, można powiedzieć, doskonałą, która oznaczała początek, środek i koniec. Wielka trójka filozofii greckiej, czyli Sokrates, Platon, Arystoteles. Grecy sformułowali też tak zwane słynne problemy matematyki greckiej, czyli takie problemy, których nie da się rozwiązać za pomocą konstrukcji klasycznej, tak? Pierwszy to była trysekcja kąta, czyli podział danego kąta na trzy równe części. Drugi taki problem to było podwojenie sześcianu, czyli wyznaczenie boku sześcianu o objętości dwa razy większej niż dany sześcian. I trzeci taki problem to była kwadratura koła, czyli konstrukcja kwadratu o polu równym polu danego koła. W mitologii greckiej liczba 3 również pełniła szczególną funkcję. Mieliśmy tam trzy gracje, mieliśmy trójgłowego psa Cerbera, mieliśmy trójząb Posejdona, mieliśmy trzech sędziów na sądzie podziemnym, mieliśmy trzy moiry, czyli inaczej parki. Z cyfrą 3 związane było również helenistyczne bóstwo synkretyczne, które powstało z połączenia cech greckiego boga Hermesa i egipskiego Tota, czyli Hermes Trismegistos, czyli Hermes po trzykroć wielki. Reprezentuje on triadę religii, nauki i sztuki, które tworzą w nim pełnię i symbol tajemnej wiedzy alchemików, różokrzyżowców, tradycji ezoterycznych. Jak mi się dzisiaj strasznie język plącze. Tradycji ezoterycznych, gnostyckich i kabalistycznych. Mamy też sól, siarkę i rtęć, czyli trzy alchemiczne substancje tworzące nasz świat. O tym będzie dokładnie mowa prawdopodobnie już w następnym odcinku właśnie. Ale na tym nie koniec, bo mamy trzy nauki filozofii chińskiej. Mamy konfucjanizm, mamy taoizm, mamy buddyzm. Mamy też trzy religie abrahamowe, judaizm, chrześcijaństwo i islam. I do tego oczywiście mamy ich trzy święte księgi, czyli Tora, Biblia i Koran. Mamy trzech patriarchów biblijnych, Abraham, Izak i Jakub. W tradycji chrześcijańskiej mamy też uosobienie Boga w trzech postaciach, czyli tak zwana Święta Trójca, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Doktryna ta pochodzi prawdopodobnie ze starożytnych wierzeń Mezopotamii, Egiptu i Grecji i cywilizacji celtyckiej. Cyfra ta pojawiła się również w największych scenach biblijnych. I tak, mamy trzech synów Adama. Był Kain, był Abel i był Set. Również rasa ludzka wywodzi się od trzech synów Noego. Jefeta, Sema i Hama. Mamy trzech mędrców ze wschodu, Kacper, Melchior i Baltazar, którzy przynoszą trzy dary dla dzieciątka Jezus, złoto, mirrę i kadzidło. Kiedy Jezus miał 3 lata, to Herodot realizuje swój skrzętnie przygotowywany przez 30 lat plan i wtedy właśnie urządza rzeź niewiniątek. Jezus nauczał przez 3 lata, a został ukrzyżowany w wieku 33 lat. I teraz mamy kolejno ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Jezus podczas swojej działalności wskrzesił z martwych 3 osoby i w Ewangeliach znajdujemy przykłady wskrzeszeń Łazarza, córki Jaira oraz syna wdowy z Nain. Piotr 3 razy zaparł się Jezusa. Na Golgocie były 3 krzyże.
Jeden był dla Jezusa, dwa dla łotrów, jak pewnie pamiętacie. Rzymscy żołnierze przybili nad głową Jezusa znak w trzech krzyżach. I był to znak po hebrajsku, po łacińsku i po grecku. Mam tutaj na myśli ten znak, który w tłumaczeniu oznacza Jezus Nazarejczyk, król żydowski, tak? Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, znowu. Bóg w Biblii często jest obdarzany takim przydomkiem po trzykroć święty, po trzykroć prawdziwy i tym podobne, tak? I według proroctw, kiedy zostanie odnaleziona trzecia świątynia jerozolimska, wówczas Jezus Chrystus powtórnie przyjdzie na świat, aby sądzić ludzi. Trzy jest również nierozłączną częścią boskiej komedii Dantego. Włoski poemat dzieli się na trzy części, czyli mamy piekło, czyściec i niebo, a każda z nich składa się z 33 pieśni. Ale Trójca jest obecna nie tylko w świecie wierzeń. Trójca jest obecna również w świecie nauki, we wszystkich rzeczach widzialnych, namacalnych, które nas otaczają. I praktycznie każda dziedzina naukowa, czy to będzie matematyka, fizyka, biologia, chemia, nie ma to tutaj większego znaczenia. Każda, dosłownie każda dziedzina naukowa musiała pochylić się nad fenomenem Trójki. O czym Tesla oczywiście jako naukowiec rzecz jasna musiał wiedzieć. Mamy więc trzy kolory podstawowe. Mamy kolor żółty, kolor niebieski, kolor czerwony. Wszechświat składa się z trzech elementów. Z ciemnej energii, z ciemnej materii i z normalnej materii. A w nim wyłoniły się trzy główne formy masowych obiektów, czyli galaktyki, gwiazdy i planety. Nasz Matrix to również trzy elementy. Mamy przestrzeń, mało tego, że mamy trzy elementy, one wszystkie są potrójne, tak? Bo mamy przestrzeń, która również jest trójwymiarowa. Ciekawe z kolei, teraz tak mi przyszło do głowy, czy jak będziemy w przestrzeni pięciowymiarowej, to trójka straci swoje znaczenie, a na znaczeniu zyska piątka. Strasznie się dziś plączę. Co nie wydaje się wcale takie głupie, bo gdyby to była piątka, to byłby pentagram i te wszystkie przepowiednie o przyjściu Antychrysta nabierałyby jednak sensu, ale nie chcę tutaj już wchodzić w takie tematy, bo zaraz zgubię wątek, nie? Dobra, czyli tak, nasz Matrix to przestrzeń, która jest trójwymiarowa, czas, który także możemy podzielić na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, i materia, która również ma trzy stany skupienia, tak? Czyli stan stały, stan ciekły i stan lotny. Trójka jest również obecna w atomie, bo mamy protony, neutrony i elektrony. Trójka występuje także w różnych ciągach matematycznych, takich jak na przykład ciąg Fibonacciego, o tym będziemy mówili sobie dokładnie w kolejnych odcinkach, czy ciąg Lucasa. Osobiście również uważam, że nie da się w pełni zrozumieć magii i znaczenia trójki bez uwzględniania jej wielokrotności, albowiem trójka nie jest wartością sama w sobie, a raczej otwiera ona cały kod, tak? Czyli te 3, 6, 9 i dalej, 12, 15, 18 i tak dalej, i tak dalej. Bo ten kod, to on właśnie tworzy całe prawo wszechświata. Szóstka jako podwojenie wartości trójki jest podwójnie potężna. Szóstka w Biblii oznacza często człowieka, gdyż według Księgi Rodzaju Bóg stworzył człowieka właśnie, stworzył mężczyznę i kobietę szóstego dnia. Szóstka to również symbol niedoskonałości, bo jest o jeden mniejsza od siódemki, która oznacza boską pełnię. Dziewiątka, jako że mieści w sobie aż trzy trójki, to stanowi taką boską kulminację, która zawiera w sobie zarówno punkt początkowy, jak i całość próżni. Reprezentuje zatem wszystko i nic. Piekło Dantego, składające się z dziewięciu kręgów, o jakim czytamy w jego słynnym poemacie pod tytułem Boska Komedia, i dziewięć miesięcy rozwijania się ludzkiego płodu w łonie matki.
I pochylając się nad fenomenem trójki, musimy wziąć również pod uwagę liczby, które numerologicznie możemy zredukować do 3, 6 lub 9, czyli na przykład takie liczby jak 111, 108, mucha mi tu lata, przepraszam, 108, 432, które się redukuje numerologicznie do 9, tak, 666, które również się redukuje do 9. I dlatego tymi liczbami też będziemy się w kolejnych odcinkach zajmować. Na wstępie chciałam też uprzedzić wszelkie jakieś takie ewentualne zarzuty, jakie mogłyby się w moim kierunku pojawić, a które, jak pokazuje mój pierwszy film, z pewnością się pojawią, bo się pojawić muszą, bo już się wcześniej pojawiły, tak? Tesla, znany szerszej publiczności jako taki poważny i szanowany naukowiec, pełnymi garściami czerpał z wiedzy alchemicznej, ezoterycznej, a także z matematyki wedyjskiej i z fizyki wedyjskiej. Tam jedna pani napisała mi tam taki strasznie rozpaczliwy komentarz, że nie, że to nieprawda wszystko, Tesla taki nie był, on był poważnym naukowcem, a nie jakimś okultystą. No, jeśli ktoś nie jest gotowy na taką prawdę, to niech tej serii w ogóle nie ogląda lepiej, wiecie, bo ja nie chcę ranić niczyich uczuć. Tak, Tesla zajmował się ezoteryką, zajmował się alchemią i zajmował się naukami wedyjskimi. Nie jest tajemnicą, że utrzymywał on kontakty z jednym z takich najbardziej znanych i wpływowych przywódców duchowych w filozofii Vedanta i yoga, z niejakim Vivekanandą. I pod jego wpływem właśnie Tesla zaczął używać w swoich opisach zjawisk naturalnych starożytnej terminologii sanskryckiej. I dlatego pojawiły się właśnie u Tesli takie określenia jak akasza, jak prana, czy koncepcja świetlistego eteru. I Tesla używał tych pojęć, aby opisać źródło, istnienie i budowę materii. Nie jest to żadną tajemnicą i naprawdę nie ma co z tym dyskutować, tego podważać i robić jakieś lamenty, że nie, że Tesla taki nie był. Stąd nikogo nie powinno dziwić, że w swoich poszukiwaniach magii liczb 3, 6, 9 sięgam do religii, sięgam do duchowości, czy że sięgam do mistycyzmu. Powiem nawet więcej, bez tych dziedzin naukowych, tak, dobrze powiedziałam, naukowych, religia, duchowość i mistycyzm to są dziedziny naukowe. Bez tych dziedzin to nauka byłaby prawdopodobnie niczym. I może właśnie dlatego nauka zatrzymała się na tym etapie, na którym się zatrzymała, że strasznie się od tych dziedzin odcina, zamiast z nich czerpać. Tak jak czerpał Tesla, tak? Zanim przejdę dalej, chciałam Was też prosić, abyście zwrócili szczególną uwagę, jak często będę teraz mówić o energii, o sile, o mocy i jak często będą te słowa w moich filmach teraz padały. I czemu to jest właśnie takie ważne? Ponieważ Nikola Tesla mawiał także, że jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, to zacznij myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Energia, siła czy moc to są pojęcia stricte naukowe, podlegające prawom fizyki i określane przez odpowiednie matematyczne wzory. Czemu więc mówiąc o centrach energetycznych człowieka, czyli czakrach, albo mówiąc o ciałach energetycznych człowieka, czy o mocy kreacji pożądanej przez nas rzeczywistości, o prawie przyciągania, tak? W wyobraźni nagle widzimy szalone elfy i wróżki, a nie widzimy poważnych naukowców. Zastanówcie się nad tym. Wszyscy próbują nam to powiedzieć, a my po prostu jak zahipnotyzowani powtarzamy ich słowa i kompletnie nie rozumiemy, jakie one mają naprawdę znaczenie. Mówią nam to wprost, a my i tak po prostu pozostajemy głusi i ślepi na prawdę, którą wszyscy próbują nam przekazać. Obudź się wreszcie. Wszystko jest energią, łącznie z Bogiem. I na tym, kochani, na dzisiaj chciałabym skończyć. Mam nadzieję, nie wiem czy jutro, bo jutro mogę być już trochę zmęczona, bo właśnie zbliża się pierwsza w nocy, a ja jeszcze jakieś tutaj nocne marki będę odstawiać. Nie wiem czy jutro, ale najpóźniej w poniedziałek chciałabym opublikować pierwszy odcinek z serii
magii liczb 3-6-9 według Nikoli Tesli. I mam nadzieję, że tym razem uda mi się dotrzymać wreszcie słowa. Także kochani, do zobaczenia. Tradycyjnie poproszę o lajki, poproszę o komentarze. No i mam nadzieję, że się podobało. Buziaki, pa!